Po spacerze. Po spacerze. To ja wsiadam równo z tobą, nie będę tak czekać. Potrzebana. Nie wiem, zrób inspekcję najpierw, bo właśnie. Do busa to czy tak nie tam? Nie sprawdzasz mnie tak. Jest okej, okay, tak? Z przodu, z tyłu. Akceptujesz taki stan? Tak. Akceptujesz. Pajcie się pilnować, drodzy Państwo. Tak. Ja tu się zaraz muszę ładować, bo oczywiście baterii mało. A chyba, że jeszcze sięgnę po... A może sięgnąć jeszcze po ten? Po co? Po mikrofony. A gdzie one są? W tej niebieskiej torbie jest taka... Pod tym kocem, co tam go włożyłam, jest taka mała, beżowa, taka jakby kosmetyczka. I w środku. Z kablami i tam jest... I tam to będzie tam w środku właśnie. Także tak... Skomplikowana instrukcja. Gorąco mi się teraz zrobiło, słuchajcie. No, ale w sensie ma co dziwić, 17 stopni. Także no, miało prawo mi się zrobić ciepło, nie? Nie, żartuję, po prostu się pod tą górę zgrzałam. Co? Myślisz, że są naładowane? Nie wiem, zaraz się okaże, czy są naładowane. Możliwe, że nie są, ale lepiej mieć nienaładowane i sobie naładować, niż nie mieć ich wcale, nie? Siur, że tak. Proszę bardzo. Tu są, w razie czego? To już prawie lepiej nas słychać, jak już są tak blisko. Dobrze, moi drodzy. O, proszę bardzo. Będziemy się teraz skierować powoli w stronę, myślę, Trójmiasta, a właściwie konkretnie Sopotu. Dzieci zgarniemy. Czekaj, puścimy trochę powietrza. Też były już dziej na spacerze i na lodach. Na lodach. Także nie ma żartów. Na te lody możemy iść. Wszystko możemy, zobaczymy. Jak one już były, to teraz my we dwoje możemy iść. A, jak najbardziej. Prawda? Oczywiście. Czekaj, wyjeżdżamy jak najkrótszą, nie? To tędy jedziemy. Jest to tu każda będzie podobna, chyba jeśli chodzi o odległość, także muszę się chyba tak stresować. Ciekawe, czy się zaraz nie rozłączy mi ten telefon, ale może nie. Spokojnie, a ile tam masz procent? Ja się teraz nie widzę. Masz procentów? Ile mam procentów? 7, no to nie ma jeszcze. Ale to jest twój telefon. Lechon. Ty Lechon. Która tam mówiła, tak? Matylda. Dobra, zamykam? Jeszcze chwila. Dobrze. Portofino. No nie wygląda, prawdę mówiąc, ale... Zbyt szykownie, ale niech będzie. Portofino, czekaj. A to jakiś kawałek Osieckiej? Nie Osieckiej chyba, czyli Portofino. Kurde, nie wiem, jakiejś takiej smętnej, taki głos kojarzy, ale nie. A nie Osiecka miała coś z Portofino? Miała, było w tym filmie. Ona być może napisała tekst, a ktoś inny to śpiewał. No właśnie, właśnie. No. Ale kto to śpiewał, teraz nie pamiętam. Cyk. Racja, ale, racja, dobrze mówisz. No lato, po prostu lato. Lato. No. Się poprawiła pogoda, właśnie mówiłam Państwu, że już jest 17 stopni, także idziemy w dobrą stronę. O, proszę bardzo, jakie Nemo. A jechaliśmy czymś takim, nie? No nie Nemo, ale też jechaliśmy tu takim sprzętem. Ale... Zresztą to całkiem niegłupi jest tutaj patent, jeśli chodzi ale o... ktoś w ogóle się odezwał, że to... Jakaś rodzina, tak? Napisała, że to jej brat to ma, tak? To jest super w sumie. Znaczy, fajnie, super jest... Wygląda. Super, że jak nie ma na przykład taksówek, to że są Lexy, nie? Tak, nie wiem, one czy są taksówki, dużo osób tak wezmą. Muzyczkę tak tam można sobie zapuścić swoją nawet. Nie trzeba się dzielić na grupy, jak się jest w większej jest ekipie. Zatrzyma się gdzie tylko chcecie. Właśnie tak, no jak taksówka, nie jak można autobus, tylko jest większa. Łapą, nie? Więc polecamy. Polecamy, sprawdzaliśmy. Tak, sprawdzaliśmy, działa. Działa. Tutaj to możemy sobie chyba zrobić. Tak. Nawet tak. Nie, Ameryka, normalnie. Jorek uratowany. Jeszcze. Ten jeden raz. Dobrze. To tak sobie, proszę Państwa, wracamy. I będziemy sobie wracać jeszcze z godzinkę lub półtorej. 49 minut. Tak? Mm-hmm. Zawsze tyle wracam. Ale bujesz. Tak zastanawiałam, czy masz tu gdzieś nawigację włączoną, czy co, że tak opowiadasz? Ja mam w głowie nawigację. Nawigację. Kalkulator też masz w głowie. Czego Paweł nie ma w głowie? I tak należałoby zapytać. Dat urodzin. To na pewno nie ma w głowie. A, to fakt. Dobrze, masz rację. Jest jeszcze parę innych rzeczy, których nie masz w głowie. Widocznie nie są. O, nie rozpędzaj się.
Dobrze, moi drodzy, bo już bateria mnie naprawdę klęka. Tu się musimy pożegnać i widzimy się w kolejnych naszych produkcjach. Wspaniałych produkcjach. Nie musiałam dodawać. Narka, pozdrawiamy.